prostu znalazłem niedawno ogłoszenie o tym, że firma Orange sprzedaje ten potężny budynek przy poczcie. Jest to ponad 4,5 tysiąca metrów użytkowych. Cena oscyluje około 4 milionów. Może to się wydaje dużo, to jest 900 zł za metr. Jeżeli planujemy wybudować kładkę za 12, a za 1/3 tego możemy mieć potężny lokal usługowy, który w przyszłości mógłby zażegnać przeróżne konflikty, jeżeli chodzi o podział budynków z powiatem, z gminą, z miastem, mógłby być świetnym miejscem, gdzie jednocześnie mogłyby funkcjonować obecne przestrzeń wykorzystywana przez Urząd Miasta, a dodatkowo jedno piętro mogłoby na przykład być wydzierżawione usługom komercyjnym, a jestem przekonany, że takie chętnie by się znalazły, które by mogły być w okolicy, czy w tym samym budynku co Urząd Miasta, bo wiadomo, że to jest zwiększony ruch. Czy nie warto może o zakupie tego budynku na potrzeby urzędu gminy pomyśleć? Tak jak mówię, 900 zł za metr nie wydaje się duży, a tym bardziej, że tam jest podpisana stała umowa na dzierżawę kilku lokali przez również Orange. Taki rzucam pomysł, luźny, nie zmuszam do pracy, ale do po prostu zerknięcia czy przyjrzenia się temu tematowi. Dziękuję bardzo.